szlagierowym studiu moi goście, więc już teraz śmiało by mógł się z nimi wziąć i przywitać. Razem ze mną Michalina Starosta i Marcin Janota. Witam was gorąco i serdecznie. Cześć, witamy cię. Witamy serdecznie. Witamy. Dobrze, słuchajcie, to takie pytanie dotyczące tego, co żeście razem też już stworzyli, bo pewnie wszyscy już też pytają, a ja zbyda taki jak wszyscy, czy ten duet na stałe już tak? Nie. 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 Możemy wszystkim uspokoić. Nie. Nie, nie, nie. Nie. Okay. Ale to aż tak strasznie było, no nie. Nie, 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 absolutnie, tylko... Tak jak powiedziałeś. Tylko nie. Pytanie pada. Smacz na te pierogi, ale już więcej ich nie gotuj. Tak, tak, tak. Pytanie pada bardzo często i no, odpowiadamy razem, że nie. Myślę, że Marcin też gdzieś tam powie dlaczego, ale to było marzenie Marcina, żeby zaśpiewać, żeby się pokazać. Fajnie, że akurat to marzenie chciał spełnić ze mną. Tak właśnie to wygląda. No to... Brzmi to tak troszkę jak dwojako moja druga część pytania, czyli skok w bok taki to był jednorazowy? Nie. Znaczy, ale artystyczny, tak, ale nie artystyczny, bo chodzi, chociaż ty nie, bo ty to już razem z gitarzystą skakałaś, to raczej nie, dobrze. Czyli nie było pytania. Nie siejemy plotek żadnych. Tak nie siejemy plotek, chociaż się tak śmialiśmy, jak nagrywaliśmy, czy właśnie, czy tą piosenkę, czy ten teledysk, to śmialiśmy się, że żona Marcina i mój mąż wiedzieli, że się będzie działo, że będą plotki i ploteczki, także oni są spokojni. Spokojni. Tak. Dobrze, o tym jak bardzo są spokojni zarówno żona, jak i mąż, czy państwo, to już o tym za chwilę właśnie z moimi gośćmi dzisiaj. Także zostańcie. Patrząc bezkresną dal. Troszkę już my tego też zdradzili, ale bo sama Michalina żeś powiedziała, że to było marzenie Marcina zaśpiewać. Marcin, bo to takie, nie wiem, modne to złe określenie, ale już wszyscy śląscy radiowcy śpiewali. Ta moda zapoczątkowała Radio Silesia, tam śpiewają wszyscy, ponoć portier też śpiewał. Jak ino widzi na dzień dobry tam, nie wiem, kogoś z dyrekcji albo coś, to też już śpiewał. To tym tropem, czy to jednak było wcześniej, jakaś tam w tobie się działo? Nie, to masz rację. Gdzieś tam to się działo we mnie i nie ukrywam, że miałem takie marzenie, żeby kiedyś spróbować... Czy to było śpiewanie, to tutaj jeszcze myślę podyskutujemy, natomiast ta melorecytacja plus tam taki fragment, który zaśpiewałem i powiem szczerze, chciałem właśnie to zrobić z Michaliną Starostą i to nie będę tego ukrywał. Pamiętam, że jak chciałbyś tą historię poznać, to w czerwcu będąc właśnie na wczasach gdzieś usłyszałem pewien utwór i pomyślałem, fajnie by było może ten utwór zaśpiewać razem z Michaliną. Wysłałem Michalinie tą piosenkę, Michalina stwierdziła, że czemu nie, zróbmy to, może to być rzeczywiście coś fajnego. No i tak gdzieś się to wszystko urodziło. Potem Janusz Drewniak dołożył swoje, moja córka, czyli Gosia, dołożyła tekst razem z Michaliną i z Januszem. No i tak powstał utwór, który można teraz oglądać między innymi w liście. No i tak jak fajnie, tak fajnie, jak, że Marcin zwrócił na to uwagę, że to była melodeklamacja, bo Jarek, u którego tworzy się cała reszta, czyli wokale i cały mix i mastering, powiedział nic na siłę, no słuchajcie, no nie zrobimy z Marcina Celine Dion, tak? To bardziej Joe Cockera myślałem, ale dobra. No ale okej, okay. Niech będzie Celine Dion. Przepraszam, nie. Ja ostatnio po prostu mam teraz jest to modne, nie? Na Celine Dion, że sorry. To nie chodzi o banie na Celine Dion, teraz jest po prostu modne, jak się z Marcina robi Celinę. I z Celiny Marcina na przykład, więc może tym myślę, tropem... Myślę, że Celina tego by nie chciała, powiem szczerze. Nie, ale chodziło o to Jarkowi, że nic na siłę. Oczywiście w studiu można zrobić wszystko, ale po co? Wyciągnijmy to, co najlepsze i tak to ten właśnie wygląda. Okej, dobra, a powiedzcie mi, albo inaczej. W tym momencie się zatrzymiemy. Zrobimy sobie taką krótką przerwę, wyskoczycie sobie po coś do picia, a ja ich zaskoczę pytaniem już za chwilę. Szybko musieliście skoczyć po coś do picia, już wracamy. Poukładajmy sobie to też teraz tak, zanim to pytanie, które mogło zaskoczyć, ale to zacznijmy od tego, czemu cover prawie, a nie coś zupełnie tam autorskiego, bo uwaga, będę po chorwacku. Swe sto serce pozeli, taki jest tytuł ponoć oryginału, wróć do mnie kochany, znaczyć Tomo, nie. Tytuł polski, nie. A jak to jest?
Powiem ci, że nie tłumaczyłam sobie tego tak dosłownie, ale cała piosenka opowiada też o miłości gdzieś tam takiej utraconej i o tym, że wszystko gdzieś tam dobrze się kończy i właśnie w takiej konwencji miało być to utrzymane. A dlaczego cover? Bo Marcin był na wspaniałych wakacjach w Chorwacji i gdzieś ta nutka mu w tej głowie... W Radiu Dalmacja dokładnie to tak się wydarzyło, no, że miałem okazję posłuchać gdzieś tego. Gdzieś posłuchał i ja stwierdziłam, czemu nie, no... Czyli my z Januszem... Ale zobaczcie, bo jest troszkę też taki wspólny mianownik do tego. Zaczynacie coraz częściej, my Ślązoki, wyjeżdżać w stronę chorwacką i przywożymy stamtąd te nuty. Grzesiu Poloczek, zupełnie podobno historia Malinkomii jest, tak? Pojechał, żona kupiła mu jedyna pamiątka, stamtąd płyta i tam ta piosenka i stąd też ta piosenka jakby powstała. Tutaj jest zupełnie podobnie. Czy to nie jest tak, że... Też te chorwackie nuty na nosie coraz to bardziej są, nie wiem, modne, ale zaczynają też nam trochę ciążyć, nie? Bo idziemy w taki klimat, który... No tak, bo on jest taki rytmiczny, gdzieś tam bardzo zbliżony do naszego, ale ta piosenka w ogóle nie brzmi chorwacko po aranżacji Janusza. Ona zupełnie straciła ten chorwacki klimat i na tym też, nie powiem, gdzieś mi zależało, żeby to nie było typowo chorwackie, żeby pokazać ją od innej strony, nie? Więc to nie jest typowo, bo wiadomo, tak jak poznamy greckie rytmy, tak poznamy chorwackie, one wszystkie gdzieś są mocno zbliżone, a myśmy chcieli pokazać, że z takiego fajnego, przepięknej zresztą chorwackiej piosenki można pójść w trochę inną stronę i dokładnie myślę, tak, że to się udało. Szczególnie kiedy zobaczysz teledysk, tak naprawdę my nie opowiadamy tam historii z wyjazdu no, jakby do Chorwacji. Jakby teledysk jest zupełnie specyficzną, tak, specyficznym obrazkiem, jeżeli patrząc na to, co na dzień dzisiejszy produkuje się i pokazuje się widzom i tym odbiorcom szlagierów. Ale powiedzcie mi teraz, bo wspominaliśmy o tej takiej melorecytacji, to jest też bardzo z jednej strony trudny element zarówno do wyrecytowania, ale też do zestawienia w numerze, bo jest pora takich numerów, klasyków nawet, które poległy na tym. Jakby nie spojrzeć na przykład numer Szukaj Mnie, tak, który po tam 10 latach doczekał się nowej aranżacji, jest całkiem fajnie wyśpiewany, ale ten moment melorecytacji jest tam taki średni. Nie obawialiście się tego? Znaczy, nie obawialiśmy się. Wydaje mi się, że to po prostu... My to traktujemy, powiem szczerze, jako taką fajną przygodę. Ja też tak traktuję i myślę, że Michalina także. Więc ja się tego nie obawiałem. Poza tym, no tak jak ty, Sebastian, pracujesz w mediach, pracujesz też w radiu, więc trudno jest radiowcowi wyjść, powiedzmy, i zaśpiewać piosenkę, bo ja powiem szczerze, ja bym się w tym nie do końca dobrze czuł. Melorecytacja to jest to, co robimy w radiu, czyli po prostu w jakiś tam sposób mówienie. Nie było to łatwo do nagrania, bo tu chodziło o to, że jednak każdy z nas ma jakieś takie swoje, bym powiedział, wyłączone naleciałości radiowe. Radiowe. I nie ukrywam, że to nie było takie proste, tak, wiemy, przy nagraniu. Podchodziliśmy do tego kilkakrotnie i w końcu, ja może zdradzę, wyobraźcie sobie Państwo, że naprawdę to chyba były dwie sesje nagrywania, bo ja mówię, Marcin, to nie to, ja wiem, że to jest taka heksa ze mnie wtedy wyszła mocna. Ja mówię, Marcin, naprawdę to nie jest to. I wyobraźcie sobie Państwo, że Marcin usiadł na takiej kanapie u Jarka właśnie tam, gdzie nagrywamy. Usiadł, dopasowaliśmy ten mikrofon i tak jak usiadł, tak to powiedział. Ja mówię, i od początku tak to trzeba było zrobić. Czyli jak w radiu. Jak w radiu, nie? Dokładnie tak. I tak wyglądał, jakby te kulisy wyglądały tego, tak, tego dokładnie nagrania. Czyli to potrzebowałeś, żeby ci stworzyli takie warunki, które są takimi naturalnymi warunkami. Dokładnie tak, tak, dokładnie tak. Bo to nie jest takie proste. Jeżeli ktoś komuś się wydaje, że podejść do mikrofonu i cokolwiek zaśpiewać, to jest taka prosta rzecz. Jeżeli ktoś jest wokalistą jak Michalina, to jest prosta rzecz, ale jeżeli ktoś jest tak jak ja, czy ty, radiowcem, czy jeszcze zamieścić czymś innym i nagle musi zaśpiewać, to nie jest taka naprawdę łatwa sprawa. No nie jest to łatwa sprawa. Przyznaję, podejmowałem próby wyśpiewania czegokolwiek, zawsze kończyły się słowami realizatora: weź to lepiej przeczytaj. Dobrze, będziemy czytać kolejne pytania, nasi goście zostają w studiu. Słyszysz mój głos. Policzyliśmy to z producentem, że to już trzeci singiel Michalina, który zapowiada twoja druga płyta, bo od pierwszej płyty troszkę czasu jednak upłynęło. Pamiętasz, w którym roku się ta pierwsza pojawiła płyta? Pierwsza w 2017. Czyli mamy 5 lat. To jest dosyć szmat czasu. Czy to nie już czas na wydawnictwo z numerem 2? Tak, ten czas
nadejdzie. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, że nic nie pokrzyżuje tych planów, bo jak można na moich profilach społecznościowych zauważyć, praca w re i to tak dosyć mocno, z czego się bardzo cieszymy. Więc jeżeli żadne siły zewnętrzne nie pokrzyżują nam tego. Żadna pandemia. Tak, żadna pandemia, żadna jeszcze większa inflacja mamy teraz. Mam nadzieję, że do tego dojdzie i w końcu ta druga płyta ujrzy się. Możemy już coś zdradzić na temat tej drugiej płyty? Czy ta płyta jest już w jakimś takim surowym stanie? Wiesz co, tak, bo utworów mamy na dzień dzisiejszy 30, z którego będziemy wybierać, myślę, że około 12-13, tak jak było przy pierwszej płycie. A dlaczego 30? Raczej ich będzie i tak jeszcze więcej, bo Janusz zapewne, tak jak dzisiaj go domy, to on siedzi i rzeźbi kolejne numery. I on chce po prostu na ta druga płyta z tego, co mamy, powybierać takie najsmaczniejsze kącki, które by da chciała włożyć na ta płyta, i to już któryś raz powtarzą w naszych rozmowach, czy też w innych, że to będzie tak bardzo osobisto i myślę, że poniekąd w niektórych piosenkach intymna płyta. Intymno, osobisto, czyli troszkę nie brzmiąco jak Gryf na Frela. A, się zdziwisz. Okej. Dobra, za chwilę się będziemy z Gryf na Frelą żegnać, a wy zostańcie, bo ostatnie pytanie przed nami. To tak na sam koniec podsumujmy ta wasza radosna twórczość, która ukazała się zarówno w postaci piosenki Kero można usłyszeć w stacjach radiowych, albo też idzie zobaczyć na przykład u nas, czy na waszych mediach społecznościowych, czy na YouTube'owych kanałach. Teledysk jest zadziwiający, troszkę. No, używając, ktoś powie, a jak Mierzwa troszkę popłynął i powiedział, że nie z tej ziemi. No jest nie z tej ziemi, bo nie z tej ziemi, jest na śląskiej ziemi nakręcone, ale patrząc na realia tego, co się zazwyczaj w śląskich teledyskach pokazuje, śląskich artystów, to takich rzeczy jeszcze nikt z was nie pokazał. Kaś tam, może Grzesiu Poloczek się pokłonił pokazanie, troszkę kopalni, troszkę tego, ale zawsze opowiada to jakoś historia. Tutaj raczej patrząc na ten teledysk, kaj pojawiają się takie loftowe, pofabryczne, pokopalniane miejsca. Jest to też w takim troszkę ponurym klimacie utrzymane wszystko. To jest to już taki teledysk, powiedzmy, że ogólnopolski, o. Nie ciśmy się jakaś tam na świat, ale taki bardziej ogólnopolski. Więc bardziej też mnie ciekawi to, skąd na to pomysł, żeby tak to zrobić, na scenariusz, na realizację, jak to było? Wiesz co, przede wszystkim pierwsza moja myśl była taka, że ten teledysk musi być czarno-biały. Dlaczego czarno-biały? Dlatego, że... Nie trzeba make-upu, no okej. Okay. Przyjrzyj się, bo tam jest make-up. Chyba u mnie nie, ale u ciebie jest. Tak, u ciebie też jest. Tak naprawdę? Nie pamiętasz. Ja już tego nie pamiętam. Nie pamiętasz. Tych piękniejszych jest mniej. No. Więc gdzieś na pewno to była moja prośba, że teledysk chciałabym, żeby był czarno-biały. Myślę, że ta piosenka tego wymagała, bo jak rozmawialiśmy z Marcinem, ja mówię, popatrz, tą piosenkę można sobie... Każdy może ją odebrać na swój sposób. Ktoś, jeżeli stracił tą swoją drugą połówkę, ktoś, kto dopiero na nią czeka, ktoś, kto jest w bardzo ciężkiej, wiesz, sytuacji, tak? Że nie wiem, może nawet jest jakaś separacja, nie wiem, no cokolwiek, coś złego się dzieje. I ja mówię, to, że będzie ten teledysk czarno-biały, spowoduje, że ta piosenka nabierze takiego jeszcze głębszego klimatu i będzie można, wiesz, naprawdę bardzo, bardzo dużo z niej wynieść. A to, że jest to w takim nietypowym miejscu, bo powiem ci, jak przyjechaliśmy tam, no to ja mówię, wow, nie, to jest coś, co... Ja miałam ciarki przede wszystkim, ja mówię, wyobrażając sobie już, że to wszystko będzie gdzieś właśnie czarno-białe, ja mówię, wow, to naprawdę będzie mocne. I powiem ci, jak zobaczyłam pierwszy raz ten teledysk, to się po prostu poryczałam. Wiecie co, no prawda jest taka, że w tym takim mocno przebodźcowanym świecie zaczynamy dostrzegać właśnie piękno w tym, co jest takie mega proste, czarne i białe, takie minimalistyczne. Loftowe, pofabryczne, pokopalniane takie tematy
robią ta swoja jednak robota, bo z jednej strony są mega fajnymi miejscami, ale to też są miejsca, które mają swoja dusza, bo no właśnie, tam swoją działa się historia. Dokładnie. Te ściany mogłyby ta historia opowiedzieć, więc możemy chyba już teraz śmiało zdradzić, w jakich miejscach to było kręcone. To była dokładnie, przepraszam, maszynownia po KWK Mysłowice Wesoła. To jest teraz obiekt, który jest jakby przejęty przez miasto Mysłowice. I dzięki oczywiście tutaj pana prezydenta, jak i też właściciela tego terenu teraz, TBS-u Mysłowickiego, udało nam się właśnie w tym miejscu ten teledysk nakręcić. No, to jest miejsce niesamowite na ten moment. I chyba to jest, nawet nie wiem, czy to nie będzie ostatnia taka produkcja w tym miejscu, bo to się ma zmienić za jakiś czas. Coś tam ma powstać nowego i to chyba ten teledysk będzie taką pamiątką ostatnich zdjęć, które ktoś zrobił, właśnie nakręcił, czy jakąśkolwiek produkcję zrobił właśnie w tym miejscu, więc to jest na pewno niesamowite miejsce, niesamowity klimat. Powiem szczerze, jak tam byliśmy na miejscu, kręciliśmy ten teledysk, to trwało gdzieś w tym miejscu akurat około 4-5 godzin. No to nie można się niczego było dotknąć, bo tam wszystko jest tak zachowane, jak było, tam nie ma nic czyszczone i tak dalej. Tak. Nawet te kule słynne, które są jakby taką tutaj przewodnie w tym teledysku, grają tą główną rolę jakby. One też musiały być po każdym jakby elemencie, toczeniu i tak dalej, musiały być czyszczone, bo no tam naprawdę czegokolwiek się dotknąć, no to jeszcze przypominał czas, kiedy tam ta maszyna pracowała. Tak. Choć ja kiedyś tam byłem w tym miejscu, kiedy kopalnia funkcjonowała rzeczywiście i tam można było chodzić w papuciach, w tak zwanych laciach. Czyściutko. Tam było, tak, czyściutko. Tam było akwarium, tam były rybki, tam było wszystko. Niesamowicie. Tak. A teraz, no teraz to wygląda jak wygląda. No niestety, większość tych obiektów u nas na Śląsku, które te lata świetności mają już za sobą, są miejscami zapomnianymi, albo się rozbiorą, albo po prostu niszczeją. I tak są doprowadzane do takiego stanu, że i tak trzeba je wziąć i na koniec wyburzyć. Dlatego fajnie, że też mogliśmy gdzieś tam jakiegoś rąbka tego, co tam właśnie się znajdowało, uchylić. Myślę, że to tak jak powiedziałam, to też na pewno miało jakiś taki mocny wpływ na odbiór tego właśnie teledysku. Czyli generalnie dzięki temu, że znalazło się to wszystko w tym miejscu, dołożyło się jeszcze do tego, żeby ta piosenka była taka, jak żeście sobie założyli, stworzyli, żeby było zrealizowane tak, jaki zamysł był od samego początku. To prawda, no bo tak naprawdę ten teledysk też opowiada tą historię, to tak się wydaje, ale tam te kule, które się pojawiają, to grają główną rolę. Grzegorz Moczko, producent tego teledysku, reżyser i tak dalej, on gdzieś to wymyślił, miał taką koncepcję i to naprawdę był strzał w dziesiątkę, bo gdzieś oglądając ten teledysk widzisz pewną historię. Znaczy te kule powodują, jak oglądamy, one się gdzieś tam kulają, że najpierw jest to odejście, potem jednak jest ten powrót, jest uśmiech na twarzy Michaliny na końcu tego teledysku, czyli gdzieś tam, że byliśmy osobno, ale jednak jesteśmy razem, wróć do mnie kochany, no taki jest tytuł piosenki. To był uśmiech, że już ostatnia scena, bo było tak zimno. To też nie, swoją drogą. Tak, to tak. Swoją drogą to taki żarcik, ale naprawdę myślę, że to spowodowało, że odbiór tego jest też taki, a nie inny. Za co też Grzesiowi bardzo serdecznie dziękujemy, bo myślę, że gdyby nie ten jego pomysł i myślę też, tak jak powiedziałam, że gdyby nie było to czarno-białe, to też miałoby zupełnie inny wydźwięk. Moi drodzy Państwo, będziemy się żegnać z moimi gośćmi. Niech puentą tego naszego spotkania będzie ostatni tytuł, przedostatni tytuł piosenki Michaliny Starosty, Tak na Ciebie leca, wróć do mnie kochany. Czyżby to przypadek? Nie sądzę. Michalina Starosta, Marcin Janota. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. A my już za chwilę wracamy.